Lajta, do kogo byś zadzwoniła, gdyby za każdą minutę rozmowy płacili ci 200 zł? Oczywiście, że do Patryka prawdopodobnie. Zdecydowanie do mojej mamy, bo moja mama gada, po prostu ciągle ma nowy temat i najlepsze jest to jest taki nasz wewnętrzny, rodzinny, to już nie jest nawet żart, bo wszyscy to robią, że żegnamy się 5 razy. Jest zawsze tak, no cześć, no papa, buziaki, no hej, no pa. Więc za same żegnanie już bym dostała 200. Piczka, do kogo byś zadzwoniła, gdyby za każdą moją rozmowę płacono wam 200? Do Przemka, no on gada bardzo dużo. Bartuś, do kogo byś zadzwonił, gdyby za każdą moją rozmowę płacono wam 200? Ogólnie za dużo byśmy nie zarobili, bo ja nie lubię długo gadać przez telefon, ale prawdopodobnie do rodziców, bo mieszkają daleko, więc trzeba powiedzieć, co się robiło w ciągu dnia, w ciągu całego roku i wszystko, nie? Kostuś, do kogo byś zadzwonił, gdyby za każdą minutę rozmowy płacono wam 200? Do babci, bardzo dużo gada.